Dla mnie najważniejsze w bieganiu jest nastawienie do biegania i to, jak sobie to poustawiamy w głowie. Bieg Ekonomiczna Piątka, jak sama nazwa mówi, jest na 5 km. Dla jednych to aż 5 km, dla innych to tylko 5 km. Ja za wszystkich trzymam kciuki i już wszystkim gratuluję, że w ogóle wezmą udział w tym biegu. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że jest bieg Ekonomiczna Piątka i marsz Ekonomiczna Piątka, więc wierzę, że każdy wybierze coś najlepszego dla siebie. Możecie rywalizować z rektorem, byłym rektorem Gorynią, możecie rywalizować z waszymi profesorami. Będą również inne zaproszone osoby ze świata sportu, będą olimpijczycy, między innymi Małgorzata Sobańska, która wygrała maraton londyński, będzie Patrycja Wyciszkiewicz, nasza studentka, podwójna olimpijka, będą osoby ze świata biznesu, polityki. Myślicie, że nie dacie rady przebiec 5 kilometrów? Jesteście w błędzie. Wystarczy chociażby kilka takich treningów po kilka kilometrów. Przygotujcie się truchtem, szybkim biegiem, czasami sprintem, potem ponownie zmienić tempo. Zaledwie kilka treningów wystarczy, żeby spokojnie przebiec 5 km poniżej 30 minut. Po to, żeby zrobić akademicką piątkę, to naprawdę wystarczy z 2-3 razy w tygodniu łagodnie przebiec się przez tą godzinkę, czy nawet pół godzinki, żeby być w wystarczającej formie, żeby sobie dookoła tą Maltę przetruchtać. Ale jeśli w kimś drzemie serce wojownika, no to wtedy warto rzeczywiście tych kilka razy w tygodniu starannie budować formę, dobrze się odżywiać, nawadniać i wtedy ten sukces jest w zasięgu ręki, czego wszystkim życzę.